Siemaneczko, ziomeczki, Cysylwerty, a to jest drugi odcinek z Real Life'a na mojemmc.pl. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie fidget spinnera, tak, ale pierwsze co już chciałbym innego powiedzieć, to, że dziękuję bardzo Czarkowi, taki kanał na YouTube, Czarek. Wejdźcie sobie na niego, bardzo pozdrawiam. Dzięki niemu dostałem takie rzeczy jak te, jak widzicie, hełm kolczy, maskę, bo pomógł zbierać nad taką siekierkę, toaletę i lampę, i jeszcze do tego jedzenie. Także jeszcze do tego i za suba też i lajka, i Sekulkowi tak samo tutaj stoi ze mną, tak, tutaj Sekulek, mów. Ej, odpowiadaj, dobra. Nic się rusza, dobra. No i w dzisiejszym odcinku sobie będziemy eksplorować dalej mapę, co na niej jest w ogóle. Bo dalej nie dowiedzieliśmy się w poprzednim odcinku, czy coś się nowego jest, tak. Przywitaj się. Przywitaj się. Dobra, lecimy. Zwiedzać mapę. Dobra. To widzimy się po chwili. Okej. No niestety wybraliśmy, ja wybrałem na taką godzinę, no niestety, że wszystko jest po prostu zamknięte. No sorry za to. Czekaj, tu już byliśmy? To jest sklep z ubraniami, tak. To takie, no, nie za ciekawe miejsce, tu już byliśmy. Egze, dobra. Jedziemy dalej. Okej, właśnie coś napisał Sekulek. O, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za reklamę. XZ. Dobra. Dobrze. Dobra, kupimy sobie teraz fidget spinnera. Sekulek się pyta, czy nagrywam teraz. Robię sobie takie przerwy. Nie teraz. Telefon mi dzwoni, sorry. Okej. Jakiego fidget spinnera sobie wybrać? Ja mam w sumie albo złotego, ale tutaj nie ma tak za bardzo. A, dobra, wezmę sobie mojego zielonego, co tam? Fidget spinnera mamy. Koks, jak on wygląda. Tak. Taka. No takie, nie wiem. XZ. Dobra. Sorry za przerwę, ale był ten. Wszystko sobie jest akurat, obejrzysz. Dzwonił ktoś do mnie, jakby co. Dobra, chodź. Gun shop, a w sumie gang shop, dobra. Gun shop pokażę. Czemu nie? Zjedzmy coś. Dobrze, mam właśnie to. Jeszcze raz dziękuję Czarkowi za... Dobrze, chociaż nie wiem, co mogłem... Aha, no za... Tak, no świetnie. Ale nie wiem, o co schodzi tak naprawdę... z tymi akaczami. Znaczy, że z broniami, czy można kogoś tak okraść, to o, tu jest jakiś błąd. XZ, co to tutaj robi? Nie wiem, czy w ogóle co mówił Czarek, że jakiś tutaj gang może być. Dobra, Sekuleku, chodźmy dalej. To jest mleczarnia, tak nie opłaca się tej pracy tak za bardzo. To jest znowuż ten samochód, ten realistik. Dobra, idziemy dalej. Dobra, i weszłam się do jakiegoś sklepu i tutaj można sobie kupić jakieś rzeczy. Aha, to tak, takie normalne ceny jak u naszych szefów jest, też można sobie szybciej kupić. A ile kosztuje enderperła? 180? O Jezu, to się nie opłaca. Co to jest? Mapa? Okej, idziemy dalej. Jesteśmy przy McDonaldzie, jej! Czy tu można sobie coś zjeść? Gdzie tu jest wejście? Tu jest wejście. Okej, wchodzimy. I pierwsze co? Kucharz. A.
Nie, no dobra, spoko. Jak normalny McDonald's, to nie, no to... Aha, dobra, jedziemy dalej. Dobra, o nie. Świeżaki. XD. Nie. Tutaj też świeżak. Po co ja tu w ogóle weszłem, no? Wszedłem. Automaty do gier. Okej, w których nie można zagrać. No i ty też jesteś kucharzem, no to w sumie. Za dużo nie zaproponujesz też. Dobra, jedziemy dalej. Patrzcie na to auto. Co to jest? O, tu jest praca tartak, tam drwal właśnie. To jest boisko, w których nie można zagrać piłkę. Bo jest coś, tylko po prostu zdoba, tak. Niestety. Tu jest ten wielki wieżowiec. A w sumie co to jest? Sprawdźmy sobie cenę tego domu. Dobra, jesteśmy przy banku. Zapiszę, że bank. Żeby tutaj poszedł sobie. W banku no po prostu nie ma hajsu. Jestem biedny. No nie mam niestety. Tutaj mam w portfelu no mało hajsu, no tak. Tam nic nie ma, okej. Trochę mam lagi. Co to jest? To jest szkoła? Nie, to jest biblioteka, sorry. O, jesteśmy przy bibliotece. To jest znowuż kucharze, to wiadomo co tam jest. O, jest pole kempingowe i tutaj to jest najbardziej opłacalna praca, jeśli macie e-VIP-a. No, to jest po prostu... No, świetna ma, bo tam jest, to jest praca kopacz i zarabiacie mnóstwo hajsu przy tym. Jeszcze jak ulepszycie... przy bibliotece. Biblioteka. Biblioteka pomaga nam w tym, że dzięki niej, a to jest co mówiłem w poprzednim odcinku, ale przypominam, że wzrasta nam poziom, więcej premii dostajemy hajsu po prostu, tak. I no i tyle. Tutaj też mogę kupić peta. O. No, tutaj w sumie nie byłem, dobra. To jest drugi sklep z pet shop. Jestem przy pet shop. Jak ja piszę? Jakiś Patryk. Co ty robisz? A dobra, tutaj trzeba kupić. A kwiatki. Kwiatki. 30 zł za kwiatka. Nie, no dobra, idziemy dalej. Dobra. Nie, ten mem. Boże, ten mem. Ta jego twarz. To jest. To. Nie. Dobra, nieważne. Jeszcze raz. XD. A przepraszam, jaki inny kulturalny w kościele nie może biegać. To bardzo przepraszam, ale mi się śpieszy. Ej, słuchajcie, wpadłem do grobu. Pomocy! Jestem tu z trupem. Ej, co jest? Ej, no nie, wpadłem. Serio? Dobra, niestety ukośnik spał. Ej, XD. Tutaj jeszcze raz reklamuję. Dzięki. Dobra, witam przy jubilerze. Tutaj hajsu zbyt wiele nie mam, więc nic nie kupię. XD. A tu można sobie kupić motorki od razu. O, dobra, co za chwilę? To za chwilę, spokojnie. I to jest po prostu zdzierstwo. 5000! Nie wierzę w to. 5000, no to sobie popatrzcie sobie na ceny tutaj. Takie, tutaj takie, tutaj takie, tutaj takie. Jezu, jakie to jest drogie. To jest, nie wiem, czy się za... O, samorodek się opłaca. Samorodek, sorry. Szymon. A, dobra. No to cześć. Chodź. Okej, to znów ten samochód, świetny. Jakiś Lambo. O, nie! Zamknięte jest. A to jeszcze może było wcześniej... Nie, czekajcie, to jest od danej godziny. Czekajcie, muszę sobie spinera ściągnąć, żeby zobaczyć, która godzina. Aha, no to świetnie, po czasie. Ale no, tutaj widzicie, motor z pizzą. Motor normalny i rower. Tak, idziemy dalej. Ej, a może... Okradnę sobie subskrybenta. Nie no, żartuję. XD. Ej, a jakby co, to chyba o kogoś okradniemy jeszcze dzisiaj, także spokojnie. Jeszcze będzie to coś.
O, dziękuję! Dziękuję, Bek. Tylko sorry, że to nie patrzę na czat, no sorry, przepraszam, ja jestem chyba ślepy, nie patrzę na ten czat, no to takie trudne, no. No niestety, musicie mi wybaczyć. Dobra, jedziemy dalej. O, witajcie na drugiej połówce tej mapy, no czy w sumie nie na drugiej połówce, tylko tam dalej. Jesteśmy na takim troszeczkę zadupiu, ale zobaczmy w sumie, co to jest, to jakieś widzę, jakiś wieżowiec, drapacz chmur. Proszę, nie zamknij mnie tutaj. No co, tutaj w sumie nic nie ma, to cześć. Idziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj już coś napisałam. Kolejny raz. Widzę. Dobra, sakulek, tutaj ja już idę. No niestety, sorry. Idziemy dalej. Dobra, jesteśmy w nowym miejscu. Właśnie przeszliśmy przez tunel. I tutaj jest on Erwa PB. Dobra, ja się nie znam na paliwach na razie, bo jest mi to niepotrzebne, bo no nie jestem pełnoletni. Tu trzeba tankować? O, widzicie, jaki real life? Nie, wy musicie koniecznie w to zagrać. Naprawdę polecam moje MC Real Life. To jest najlepszy real life na Minecrafcie. No nawet tankować trzeba, no i ja. Nie spodziewałem się, naprawdę. Dobra, idziemy dalej. Dobra, tu jest jakiś centrum pomocy, tutaj jest basen, fajnie. I w ogóle się włączyliśmy z punktu wejścia. Okej, okay. Idziemy dalej tutaj. Gdzie tu jeszcze może iść? Gdzieś jakieś fajne miejsce? No to właśnie nie mam pojęcia w ogóle. A co to w ogóle jest? I co mamy zrobić? Skocznie? Xe. O, nic mi się nie stało. Dobra, idziemy dalej. Dobra, chyba już widzieliśmy wszystko, mi się wydaje. Więc to już nic nie powinno być. Chociaż mogę się mylić, ale no sami po prostu wpadnijcie, zobaczcie. Bo na odcinku tu już dużo się tracę, no i zobaczcie sobie też na mapkę, chwilę zostawię. No, to tak wygląda. Dobra, i... Dobra, jesteśmy i tutaj jest ten McDonald's. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym naprawdę sprawdzić. To jest moja praca w sumie. Ale... A to nie tutaj. Nie, to nie było jednak przy mojej pracy, sorry. Jeszcze raz na spawna się wracać trzeba. Dobra, wiecie, nadal się ta chwila kogoś okraść. Więc zakładamy sobie maskę, dajemy tu, o, dobra. I teraz tak. Na spokojnie kogoś. Może ktoś przyjdzie do tego spawna. Kurczę, jak chcę, żeby kogoś okradł, nikogo nie ma na spawnie. Okej, okay, to może za chwilę już. Za chwilę kogoś wam znajdę. Dobra, zaczynamy. No to tak. Jakby co, to teraz cię okradnę. Bo chcę pokazać. Sakulek! czekajcie. Czekaj, bo chcę pokazać. Nie! 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 Sakulek chciałem pokazać! Xe, nie! Chciałem... Aha, dobra. No niestety, zostałem wtrącony do więzienia i... No, chciałem to zaprezentować, niestety, nie, no, sakulek. No, pisałem ci! Dobra, nieważne. To ja już kończę. O, są maską. Czekajcie, zajmę sobie to. No to ja was żegnam. To na tyle w tym odcinku. Pożegnacie się z Fidget Spinnerem. Tak. Także nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba.
Ja was żegnam, na razie i cześć, pozdro, hej!